Siemanko. Drugi filmik na temat magazynu energii. W poprzednim był pokazany w trakcie budowy, a teraz zobaczcie, jak działają dwa. 93%, 1,7 kW sobie idzie na chałupę. Z sieci to wiadomo, coś tam szczątki pobiera. Ale przechodzimy do tego ustrojstwa. Jest złożony. Ten, który pokazywałem na poprzednim filmiku, oczywiście nie ma jeszcze zewnętrznej pokrywy, ale to nie ma tutaj większego znaczenia w tym momencie. I poprzedni. A będą gołe. Dzisiaj będą gołe dwa. Proszę bardzo. Dwie skrzyneczki. Patrząc na to, jak one są cieniutkie, to idealnie. Deje jest najgrubszy z tego wszystkiego. No dobra. Ale z racji, że naprawdę wzorowałem się na niektórych projektach w internecie, także i Wam pokażę, jak ja to zrobiłem dokładnie. Trochę oczywiście musiałem dać swoich rzeczy, ale może ktoś z tego skorzysta, może i nie. Zobaczymy. Tak jak poprzednio mówiłem, są to ogniwa SDI. Jak rozwiązałem połączenia wszystkie? Ośmiorniczki dowiedzieliście na poprzednim filmie podłączone. Jedne, drugie. A tutaj zrobimy zbliżenie na to, jak są podłączone cele między sobą. Śrubeczki, stal nierdzewna, podkładeczki i miedziany drut zawinięty, tak jak widzicie. Tu jest jeden przewód, a później są takie U. Każda idzie i się łączy i znowu jest tylko jeden przewód. Od razu się robi tutaj szyna wyrównawcza do wszystkich ogniw. Łącznie to ma 40 mm2 przekroju. Także jakby ktoś mówił, że to za mało i nie wiadomo co, dobra. Może i jest, powiedzmy, w wyliczeniach mi wychodziło, że na taki przekrój to spokojnie poleci jakieś 150 amper i się nie powinno zagrzać. 150 amper mówimy prądu ciągłego. Także tu nie ma problemu pod tym względem. Ten, który jest po lewej stronie, jest zrobiony dokładnie to samo. Działa to już od 2 miesięcy. Sprawdzałem to czujnikiem temperatury. Nic się nie zagrzało podczas ładowania, podczas rozładowywania. Także jest elegancko. A patrząc z perspektywy dwóch, gdzie w tym momencie daje pobierze maksymalnie 200 amper z nich, czyli na każdy przypada około 100, no to błagam, to już są naprawdę małe prądy, także wychodzę z założenia i wydaje mi się słusznego, że przy dwóch magazynach, jak podzielimy ten prąd 200 amper na dwa, to tutaj nic na dobrą sprawę się nie powinno zagrzać, tak? Wiem, nie jeden powie, że powinno być na krzyż, ale na chwilę obecną magazynki się bardzo równo rozładowują. Po 9 amper jest w tym momencie, z każdego idzie na spokojnie, nic się z tym większego nie dzieje, tu jest 50 mm2 do MCCB i sobie to tak działa. Będę to obserwował teraz, jak teraz te dwa magazynki się sprawują, gdyż zauważyłem, że przecież to jest logiczne, w tym momencie już mamy dłuższą noc od dnia i czasu na naładowanie tych magazynów nam się o wiele skraca, tak? Także jeden już zaczął być rozładowywany do 60%. Fakt, że my nie patrzymy na zasadzie, a będziemy prać, kiedy słońce świeci, zmywać. Nie, u nas nic się nie zmieniło pod trybem życia i to ma doprowadzić do tego, że my nie będziemy chodzić jak w zegarku, jak ze słońcem, tylko po prostu dalej tak funkcjonować, jak funkcjonowaliśmy. Także będziemy to obserwować. Wnioski podejrzewam, prześlę. Nagram filmik z wnioskami za jakiś czas, jak to się sprawuje, bo w tych dwóch baniaczkach, jak się oddalę, to może będzie widać całą instalację, jak się nie zabije. O, ten deseń. To jest 30 kWh i to powinno całkiem fajnie banglać. Ten oczywiście, jak to się mówi, jest lewy i ma wyjścia z prawej strony,
jest prawy, ma wyjścia z lewej strony. Chciałem to tak wszystko ustawić, aby to było fajne, ładne, kompaktowe, że jak się już założy tutaj elegancko wszystkie pokrywy, niepokrywy, no naprawdę nie będzie miało tutaj żadnego wpływu na mieszkańców, na wjazd samochodu czy czegokolwiek, bo to u mnie stoi w garażu. Nie będzie to na zewnątrz, będzie to w całkiem przyzwoitej temperaturze jak dla tych ogniw i powinno mieć bardzo fajne wydajności, jeżeli chodzi o chłodzenie czy tam grzanie. Także jutro będę obserwował, jak to się będzie ładować, jak wyjdzie słoneczko. Ale coś ciekawych rzeczy, bo u mnie te wszystkie płytki są schowane do środka. Tylko dlatego, żeby jak najmniej można było tam wsadzić śrubokręta, coś sobie podłubać. Wiecie, jak to jest, jak się ma dwóch małych demonów w domu. Także to wszystko musi być pozakrywane. Nie może być żadnego dostępu trzecich, żeby ktoś tutaj sobie nie pomyślał, a może sobie włoży spinacza czy cokolwiek. Także aby wyprowadzić sobie chociaż podstawowe elementy, czyli działanie, alarm, bo stopień naładowania to ja mam w komórce cały czas, to sobie światłowodami pociągnąłem taki, na takich tulejeczkach, światłowody sobie lecą i mamy tutaj dokładnie, o, pyk, sobie świeci. Oczywiście ta trzecia sprawa to jest alarm, jeżeli by się jakikolwiek pojawił. W drugim zrobię to prawdopodobnie tak samo, tylko to jest jeszcze wersja, która tu nie ma takich zakrywek plastikowych, to podrabiam. Pokrywa dojdzie, jakiś debond fajny, żeby to wszystko ładnie wyglądało i było zamknięte, żeby tu nikt też palucha nie włożył. Na razie tu jest zakaz wchodzenia. Mam nadzieję. Także tutaj sprawdzałem dzisiaj przy 5 kW ładowania za dnia. Nic się nie zrobiło, nawet cieplutkie. Nic. Tu wszystko było zimne. MOSFETy nawet nie złapały jakiejś większej temperatury. Także przy dwóch to podejrzewam, to będzie działało, bułka z masłem dla nich to będzie. Czyli powinny przyjąć przynajmniej te 10 kW po prostu przez krótki okres czasu. Czyli 3 godzinki słońca. Powiedzmy, jeżeli panele wydadzą 10 kW, no to je ładnie naładuje i może to starczyć na cały dzień. Całą noc, być może nawet na następne. Także naprawdę, jedyne co mi się osobiście podoba, że one są naprawdę fajne, cienkie. I ładnie sobie stają, taki power wall typowy. No, podziwiam osoby, które budują magazyny energii z ogniw 18650 i tu wychodzi praktycznie cała ściana. To jest masa pracy. Ja miałem pracę z tymi ogniwami, z przygotowaniem, z posortowaniem i wyrównaniem, chociaż JKBMS sobie świetnie poradził z wyrównaniem tych ogniw. Tak jak na poprzednim filmie, one były jeszcze niepodłączone. W momencie podłączenia i rozjazd był 0,03 V. Nieduży, ale ustawiłem go na 0,005. Poradził sobie no mniej niż chyba dobę i wyrównał je praktycznie do 0,004. Także w tym momencie pracują sobie równiutko, a jutro będą dalsze testy, dalsze obserwacje. Będziemy patrzeć, jak to się zachowuje. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, chętnie odpowiem, jak co. Profil aluminiowy, zdaje egzamin, całkiem fajny w obróbce. Wszystko się trzyma, to na bujanego musiałem przestawić z poprzedniego miejsca. No fakt, ciężki kloc, ale nawet w jedną osobę da radę. Także do miłego i do następnego.